Witam was wszystkich. Wyskoczyłem sobie na spacerek. Słoneczko się przebija. Czuć wiosnę w powietrzu. Kiedy trawka się zieleni, kiedy pi się czerwieni, kiedy chu stoi jak sosna, wtedy jest prawdziwa wiosna. A on cały czas leży. Nie wybudził się jeszcze ze snu zimowego. Rusz się. Odpal w końcu ten napęd jądrowy. Najwyraźniej jeszcze nie pora na niego. Sporo kaczorków tutaj pływa, Jareczków. Nie mam ze sobą żadnej bułeczki, bo bym nakarmił Jareczki. Słuchajcie, 2 dni temu wrzuciłem filmik. Jarek na emigracji ma bańkę i nie wraca do Polski. Niektórzy źle odebrali ten film, źle go zrozumieli. Pytanie do Jarka było, czy jakby miał bańkę w gotówce, teraz nagle, nie wiadomo skąd, czy by wrócił do Polski. Odpowiedział, że to jest za mało. No i wylało się wiadro hejtu na chłopa. Wcale moim celem tego filmiku nie było to, żebyście po nim pojechali, pocisnęli, wyciągnęli jego prywatne życie na wierzch. A Jarek to był w Warszawie i szukał pracy. Nie wiadomo, po co był w tej Warszawie. Chłop też wszystkiego do końca wam nie powie. Może był, kupił Pałac Kultury i dlatego wychodzi z założenia, że bańka na powrót do Polski to jest za mało. Są też tacy, którzy zaczęli wywlekać, że Jarek ma adoptowanego syna. Nic mi o tym nie wiadomo, a nawet gdyby, to świadczy tylko dobrze o nim. Ilu z was starało się o dzieciaka i miało z tym problemy? Chyba lepiej wylądować u takiego Jarka, niż gdzieś pod śmietnikiem być porzuconym, a później adoptowanym przez patologiczną rodzinę po to tylko, żeby brać na ciebie 500+, a ty gdzieś będziesz leżał w kącie zaniedbany. U Jarka chyba miałoby takie dziecko lepiej, tak mi się wydaje. Akwarium, wyjazdy, wyloty, Hiszpania, świeże bułeczki, świeży chlebek. Wywlekacie po prostu wszystko, co się da na wierzch. Nie to było moim celem, żeby pod tym filmikiem chłopa zdeptać, zbesztać, wylać na niego wiadro pomyj. Oglądam go. Nie znam osobiście, ale lubię go oglądać i myślę, że gdybym się z nim spotkał twarzą w twarz, napilibyśmy się złotego gazowanego, mielibyśmy sporo różnych tematów, mielibyśmy o czym porozmawiać, o duchach, o rybkach i może o pipkach, nie wiem. A Jarek jest gruby, no ma parę kilo nadwagi, ale może sobie będzie dorabiał na tańcu brzucha. Tak długo, jak nie ma większych piersi niż jego żona, nie wpędza jej w kompleksy. Co komu do tego? Nie ma włosów, przeszczep sobie włosy. Ja też nie mam, mi to akurat nie przeszkadza. Co mam sobie przeszczepić z jajek na zakola razem z jajkami? Czy może bez jajek? A może komplet cały będę wyglądał jak ze Star Treka z penisem na czole. A czemu nie? Jak już, to idź na całość. Idź na całość. Bańka za mało. W sumie troszeczkę jestem rozczarowany, bo myślałem, że Jarek da jakąś kontrę, nagra jakiś filmik, uzasadni, coś mi odpowie, dlaczego bańka w Polsce to jest na start za mało. Myślę, że w Londynie za taką bańkę w centrum, to może kupisz 5 metrów kwadratowych ziemi, możesz tam 2 tojtoje postawić i kasować za siusianie po funciaku. 200 osób dziennie, 200 funtów, w sumie niezły biznes, 6 tysięcy funtów miesięcznie. Bardzo was proszę, żebyście nie wykorzystywali moich nagrań, żeby po kimś pocisnąć.
niefajnie, nieładnie. Mi też niektórzy zarzucili: Nygus, gdzie masz 7,5% w polskich bankach? Włącz sobie ranking lokat na Google i się dowiesz. Sam osobiście mam kilka lokat i wiem, na jaki procent je wpłaciłem. Niektórzy też mi zarzucili: inflacja 17, w banku 7 czy tam 8. Przecież wszystko wyraźnie na filmiku powiedziałem, że jeżeli ktoś ma bańkę, wraca, na razie nie wie, co z nią zrobić, nie wie, jakie ma plany, żeby po prostu tego w skarpecie nie trzymać, lepiej może wpłacić do banku, chociaż to też nie jest pewne, ale ludzie nie umieją nawet słuchać, skupić się, później piszą głupie komentarze. Swoją drogą, kilka osób musiałem pod tym filmikiem zblokować, tak, ponieważ piszą takie głupoty. Po prostu szukacie igły w stogu siana. Są tacy, którzy tylko nadsłuchują, byle zaczepkę znaleźć, byle napisać jakiś głupi komentarz. Nie wiem skąd tyle zawiści, nienawiści, zazdrości. Co mnie zdziwiło, oglądam Jarka, oglądam jego live'y i niektóre osoby sobie już zapamiętałem. I te osoby, które piszą pozytywnie u niego na live'ach czy w komentarzach pod jego filmami, pod moim filmem napisały odwrotność, czyli po nim sobie pojechały. Powiem wam, łapy czasami opadają. Spadam do chaty na jakiś obiadek. Życzę wam wszystkim miłego weekendu. No i jak najwięcej tych baniek na koncie. Do następnego.